jest lista, którą miał opublikować rząd, firmy, które rzeczywiście sprowadzały to zboże po drodze, ponieważ cały czas Państwo sobie zaprzeczacie, nie chcecie jej pokazać. Czy rozmawiam z wiceministrem rolnictwa, on mówi, że nie wie, kto ma taką listę, a są z kolei media wolne, które piszą o różnych firmach powiązanych także z Prawem i Sprawiedliwością, o tym, które sprowadzały to zboże. Wie pani, pani jako osoba reprezentująca media uzależnione politycznie, właściwie związane politycznie, sympatyzujące politycznie z określoną stroną sceny politycznej, z opozycją, ja mówię o tym, że niezależne wolne media informują o tym, że spółki, w których zasiadają działacze PSL-u, momencik, ja nie jestem przedstawicielem rządu, tylko partii. Kto sprowadzał to zboże? To znaczy, że ono było tak niekontrolowane, że Państwo tego nie wiecie? Panie redaktor, pani o tym nie napisała, to jest bardzo ważna informacja, od kilku dni informujemy, na stronach Gazety Wyborczej nie było, proszę Państwa, żadnej informacji na temat tego, nie widziałem, proszę Panią, żadnej informacji o tym, że BZK Holding, jako firma związana z PSL-em, ściągała zboże z Ukrainy. No przedstawiam dowody. Przedstawiam dowody, informacje medialne. I pytam pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pan jest reprezentantem rządu. Ma pan wszystkie możliwe instrumenty, żeby pokazać, sprawdzam, gdzie jest lista firm, które sprowadzały zboże. Państwo nie wiecie, kto sprowadzał to zboże? Tak przyjeżdżało przez Polskę? Panie redaktor, ja już wielokrotnie w tej sprawie się wypowiadałem. Wypowiadał się również pan minister Robert. Gdzie tam siedzi lista? Ale mogę odpowiedzieć? Nie, pani, jakaś, pani redaktor, no zacząłem odpowiadać. Pani redaktor, wielokrotnie w tej sprawie wypowiadał się pan Robert Telus, wypowiadali się również inni ministrowie. Już są pewne obwarowania prawne. Wiem, że w resorcie w tym momencie jest to analizowane, na ile ta lista mogłaby być ujawniona. Będzie opinia prawna w tym zakresie, to będziemy oczywiście podejmować decyzję. Natomiast jeżeli chodzi... Ale była pani tak... komisarza, to może go odwołajcie, że możecie tą listę. Ale nie wiem, czy pani mogłaby być tak uprzejma i pozwolić mi dokończyć. Nie, no bo pan czekamy na odpowiedzi i opinie prawne naszych prawników.